prawdziwy początek wiosny w ogrodzie warzywnym. Kolejny obszar na następną grządkę z narzuconą materią organiczną. Na to ma iść ziemia, tak jak te grządki w zeszłym roku przygotowane, na których świetnie od razu w pierwszym roku po narzuceniu tej ziemi świetnie warzywa rosły tutaj. I też udało się z chwastami, że po jednym odpieleniu dobrym tego obszaru był spokój z chwastami. Dobrze wygląda, dobrze się trzyma zabezpieczenie wykopu Cold Sink. Już do wysokości takiej, jak widać, te trzy ściany mam zabezpieczone. Ta pierwsza od strony ogrodu warzywnego to już lata temu była w ten sposób zrobiona. No i w zeszłym roku postanowiłem, że dokończę te pozostałe ściany, jako że już tu dalej ogród warzywny w tę stronę się rozprzestrzenia. Tak więc jeszcze tu do uzupełnienia do góry i do nasypania ziemi jest tam około metra w górę. A na głównym obszarze ogrodu warzywnego na grządki, póki nie ma upraw, wożę liście. Liście, które okrywają, zabezpieczają ziemię przed parowaniem. Trochę materii organicznej z tego będzie na użyźnianie, no i zasłaniają światło, że chwasty nie rosną. To jest pierwsza grządka już zrobiona do końca, odchwaszczona, spulchniona i wczoraj tutaj wsiałem nasiona rzodkiewek długich. Póki co myślę co najmniej tydzień z tymi liściami sobie tutaj tak to będzie. Nasionom do kiełkowania światła aż tak nie jest potrzebne. A gleba jest zabezpieczona przed mrozem, przed wysychaniem. Lepiej całe życie glebowe funkcjonuje pod tymi liściami. A później zastanawiam się, może tylko porozgarniam te liście, żeby rzodkiewki w rzędach mogły wychodzić między nimi, a może je zupełnie zdejmę, przynajmniej na początek. Grunt, żeby te straszne ślimaki bezskorupowe, żeby dało się z nimi w tym roku też walczyć skutecznie.